Cię. Jeszcze raz po tym kumulusie. Może się pan przedstawi telewidzom. Józef Stachura, instruktor szybowcowy, działający społecznie na rzecz Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego. Wykonujemy z kolegą operatorem lot termiczny w dosyć trudnych warunkach termicznych przy silnym wietrze. Latamy nad regionem byłego Rybnickiego Okręgu Węglowego. Widać wbrew pozorom, że mamy bardzo dużo zielonych terenów. Widzimy likwidowane kopalnie jak Dębieńsko, Rymer. Oby nie były likwidowane inne jeszcze. Chwilowo turbulentne powietrze, bo to jest południe. Jesteśmy na przejściu frontu atmosferycznego. Wolnego. Przygotowują się na dole również piloci do wykonywania przelotów. Odbijemy teraz kolego troszeczkę tutaj pod ten kumulusi, bo sprawić z... O, właśnie teraz. Zaraz poczujemy takie mocniejsze uderzenie. O, teraz parcie na cztery litery tak zwane. To jest ta najszlachetniejsza częściowa, prawda? I już widać na wariometrze. Popatrz na wariometr, zaraz biegnie. Tak. On jest prawie, że w zerze. Jeszcze kawałeczek i pójdziemy pod wiatr, bo w tej chwili idziemy, to jest to uderzenie. Kopnięcie, tak. Było poczuć działanie tych hamulców. Widać, że są skuteczne. Thank you.
kilka minut to więcej wam da. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą wylądowaliśmy na szybowcu Puchacz z instruktorem Józefem Stachurą. Panie Józefie, powiedz mi Pan, jak długo trwa takie szkolenie szybowcowe u Was? Młody, starzy człowiek, niezależnie od wyniku, od wieku swojego, tak Pan, czy ja, czy młodszy od nas, ale nie młodszy niż 16 lat, to czas szkolenia może trwać 5 godzin w sumie, ale to dzielimy na ilości lotów. Ten cykl szkolenia 5-godzinny jest podzielony na 9 zadań, od numeru 1 do 9 numeru. I to wypada po kilka do kilkunastu minut na jeden lot. Ma to w sumie stanowić około 5 godzin, ale nie mniej niż 5 godzin. Czy taki szybowiec jest w 100% bezpiecznym tym statkiem powietrznym? Jest, tak. No, gwarantuję, bo ja jeszcze latam. Latam już 30 lat. Jestem świadectwem sprawności technicznej tych szybowców, na których latamy. Wszystko zależy od człowieka. Człowiek może nawalić. Jeżeli chodzi o szybowników, jakie ten człowiek musi mieć zdrowie, który chce się szkolić? No naturalnie, aby być, uprawiać taki sport, bo to jest sport mimo wszystko ekstremalny, zaliczany do ekstremalnych sportów, dostarczający szalenie dużo wrażeń estetycznych, adrenaliny dużo się wyzwala, no i stosownie do tych wydzielających się, powiedzmy, ilości adrenaliny, to tyle trzeba mieć zdrowia. Na początku zawsze 100% zdrowie. I proszę Państwa, chciałbym Państwu przedstawić Panią Karolinę, pilotka szybowcowa. Co Pani czuje w powietrzu? Trzeba przyznać, że latanie to jest bardzo przyjemne uczucie. Początkowo wydaje się, że jest to nic specjalnego. Człowiek nie wie, czego może się spodziewać w powietrzu. Dopiero później, jak się wystartuje, to jest silna adrenalina, podniecenie i naprawdę duża satysfakcja po wylądowaniu.